poprzednim odcinku. Co się stało? Podoba ci się? Dlaczego milczysz? Co to za okrutny żart? Jedyne, co mnie do ciebie przyciągnęło, to mój instynkt, zmysły. Na twoim miejscu mogła być inna kobieta. Potrzebuję twojej miłości. Daj mi trochę czasu. Może wtedy znowu pokocham. Pewnie teraz jest przerażona, że jej tajemnica wyszła na jaw. Obłudnica. Udawała niewiniątko, a ten idiota José Julián daje jej lalki, a na mnie nie zwraca uwagi. Ale gdzie jest to dziecko? Luz Maria, odcinek 122. W rolach głównych Eduardo Macias. Kto to? Nikt. Zaraz wracam. Panienka to zrobiła. Chodzi o ubranko lalki. Tak, to ja. Dlaczego? Dobrze wiesz. Sądzisz, że nie zorientowałam się, że chcesz uwieść José Juliana? Ja? Jak panienka może. Nie udawaj niewiniątka, obłudnica. Oszukujesz wszystkich w tym domu. Ciocia Krystyna cię lubi, Lili uwielbia, wujek Alejandro je ci z ręki. Nie rozumiem, jak ci się udało zdobyć ich sympatię. Może dałam im odrobinę uczucia, bo to otwiera drogę do serca. Tak, dobroć Lucesity, czułość Lucesity, mam dość tego, że cię chwalą. Dlaczego panienka mnie nienawidzi? Od początku tak było. Może przeczułam, że będziesz moim wrogiem. Ja? Co panienka wygaduje? Znam twoje plany. Chcę, żeby José Julián ożenił się z tobą. Myli się panienka. Dla mnie on jest jak brat. Kłamstwo. Coś ci powiem. Nie uda ci się to. Zrozumiałaś? Przysięgam. Nie przysięgaj. I daj mu spokój, bo wiem o wielu rzeczach, których nie chcesz ujawnić. Jasne? Niech mi panienka, może być jeszcze gorzej. Wiem, że w twoim życiu jest mężczyzna. Masz przeszłość, a ja ją odkryję. Chcę, żeby José Julián cię znienawidził. Z poważaniem. Gustavo González.
Idealnie. Niczego nie będą podejrzewali. Ofelia? Ofelia? Słucham. Natychmiast idź do miasteczka i wyślij ten list. Szybko. Usnęła. To dobrze, bo Ofelia musi kupić kilka rzeczy. Mleko, chleb i coś tam jeszcze. Y algunos víveres que nos están haciendo falta. Permiso. Przepraszam. A pesar de tus promesas. Mimo obietnic, jesteś smutny. Bueno, ya me pasará. Przejdzie mi. Gustavo, Mirta, es que... Nic nie pamiętam i czuję się tak, jakbym do tej pory był martwy. Pomyśl raczej, że właśnie się urodziłeś. Znałem wielu przeżyć, których nie mogę sobie przypomnieć. Najważniejsze są szczęśliwe chwile, które teraz stały się twoim udziałem i które nastąpią. Życia nie można zrobić. To przeszłe życie, dobre czy złe, było moje. Takie chciałem mieć, takie wybrałem. Nie będę spokojny, dopóki nie odzyskam tego, co było. Od początku do końca. To jest dla mnie jak obsesja. Oby cień zniknął i na jego miejscu pojawiło się światło. O Boże. Co ci jest? Nie wiesz, co się stało. Kati wygadywała głupstwa. Co powiedziała? Miałaś rację, lalka to jej sprawka. Wymyśliła sobie, że chce uwieść José Julián. Więc ona jest nim zainteresowana, zżera ją zazdrość. Jak mogła tak pomyśleć, do głowy mi nie przyszło. Jesteś pewna? Pytam o niego, on cię kocha? Nie. On też nie lubi mnie, to wszystko. Oby się zakochał w Kati. Niech zostaną narzeczonymi i pobiorą się. Byłby biedny z tą złą dziewczyną. Nienawidzi mnie, bo sądzi, że staje jej na drodze. Gdyby wiedziała, że dla mnie istnieje tylko jeden mężczyzna na świecie. Żyje wspominając go i czekając na niego. Idę do José Juliana. Zostawiłam go samego, kiedy zajrzała tam Kati. Już niedługo jest przyjęcie u Natchi. Będę się świetnie bawiła. Przetańczę całą noc. Pokazywałam ci pończochy, które dostałam od mamy. Założę je na zabawę. Nie mogę się doczekać. Zamierzasz zostać w domu i się nudzić? Chodź z nami. Nie mam ochoty. Daj mi spokój. Dobrze, Katalina. Jak chcesz. Pytałaś mi, Cecita, dlaczego lalka zrobiła na niej takie wrażenie? Tak, mama też. I co powiedziała? Że się wzruszyła, czy coś takiego. Hipokrytka. Myślę, że to prawda. Jej wszyscy wierzą. Wierzę jej, bo kiedyś opowiedziała mi o swoim dzieciństwie.
Mieszkała z mamą na wsi w małym domu. Ułożyło im się ciężko, gotowały i cierpiały niedostatek. Biedaczka. Umie wzbudzać litość. Zdemaskuję ją przed wszystkimi. Myślałem o tym, że kiedyś przeczytam tę książkę używając palców. Może nie będzie trzeba, bo przeczytasz oczami. Ciągle myślisz o cudzie, który stanie się rzeczywistością. Bóg wybrał do tego ręce twego ojca. Co ty mówisz? Prosili mnie, żebym z tobą porozmawiała. Twój tata chce cię operować. Przygotowywał się i sądzi, że może to zrobić. O Boże. Nie rozumiesz? Pomyśl, jakby to było wspaniale znowu widzieć piękne rzeczy. Słońce, kwiaty, twarze ukochanych osób. Boję się mieć nadzieję. Zaufaj mu. Chcę, żebyś mu zaufał. Takie to dla ciebie ważne, żebym odzyskał wzrok? Oczywiście, bo to dla twojego dobra i szczęścia. Moim szczęściem jesteś ty. Kocham cię. Bardzo cię kocham. Wejdź za mnie. Nie. Jak to możliwe, że się nie zorientowałaś? Cały czas cię podziwiałem, pragnąłem cię. Zamilknij, proszę. Zbyt długo milczałem. Chcę ci wyznać wszystko to, co tłumiłem w sobie. Nie wiem, jak się powstrzymywałem, kiedy byłaś obok mnie. Całowałaś mnie, ufałaś mi taka niewinna. Całowałam cię, bo widziałam w tobie brata. Ale ja kocham cię jak mężczyzna. Powiedz, że nie przeszkadza ci, że jestem niewidomy. Powiedz, że mnie kochasz. Daj się pocałować. Nie uciekaj. Lucecita! No Boga, dlaczego jesteś na nią wściekła? Ma dobre serce i sporo wycierpiała w dzieciństwie. Nie miała zabawek. Bawiła się butelką, której zakładała szmatki różne. To zrozumiałe, że się wzruszyła, kiedy zobaczyła lalkę od Jose Juliana. Taka śliczna. Lucecita jest komediantką. Daj jej spokój. Nie żal ci jej? Nigdy niczego nie miała. Ma więcej niż na to zasługuje. Urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą, ale szczęście nie trwa wiecznie. Czyżbyś jej zazdrościła? Nie masz powodu, porównaj swoje życie z jej. Mam na myśli przyszłość. Będziesz miała tysiące rzeczy, o których ona nawet nie marzy. Może. Ale ma coś, czego ja bardzo pragnę. Co takiego? Nic, nie zwracaj na mnie uwagi. Dziwnie się zachowujesz. Zmieniłaś się. Mówisz tylko o Lucecicie. Nigdzie nie wychodzisz, nie bawisz się jak przedtem. Dlaczego? Powiem ci tylko, że będę najszczęśliwszą na świecie, kiedy wyrzucą ją stąd jak psa. To się nigdy nie stanie. Mylisz się. Nie rozumiem, co dla niej masz. Nie mogę znieść tego, że wszyscy padają jej do nóg. Nie mów tak. To prawda, nie jest pierwszą naiwną. Ta dziewczyna wstydzi się przeszłości. Pamiętasz to zdjęcie, które znalazłyśmy? Co się łączyło z tym mężczyzną? A kiedy to odkryje, wtedy będzie musiała sporo nam wyjaśnić. To będzie bardzo ciekawe.
Co się teraz stało? Ale nieszczęście. Co się stało? Powiedz mi. José Julián wyznał mi, że mnie kocha. Chce się ze mną żenić. Na Boga, wiedziałam. Mówiłam ci. Nawet się nie domyślałam. Zawsze traktowałam go jak brata. Ty czujesz jedno, a on zupełnie coś innego. Jesteś bardzo naiwna i nie zdajesz sobie sprawy z pewnych rzeczy. Co tu zrobić? Nie wiem, co mam ci doradzić. Muszę stąd odejść. Czekaj, uspokój się. Nie mogę go zostawić w takiej chwili, to byłoby dla niego straszne. To trudna decyzja, ale musisz ją podjąć. Nie chcę tu zostać. Nie mogę odwzajemnić jego uczuć. Choćby serce mi się krajało, muszę odejść. I im szybciej, tym lepiej. Nie, poczekaj chwilę. Dobrze się zastanów, co zrobisz. Dlaczego zawsze przytrafiają mi się takie rzeczy? Bo jesteś dobra i łatwo cię pokochać. Masz piękne ciało i duszę. Nawet ślepiec to zauważy. Właśnie po ciebie szłam. Zjemy razem obiad. Coś sobie przypomniałem. O czym? O kim? Słyszałem dzwony, które wzywały na mszę. Byłem z księdzem. Spowiadał mnie. Mówiłem mu, że nie kocham swojej żony Angeliny. Ale nagle to zniknęło i znowu nic. Myślałam, że się uspokoiłeś i nie będziesz starał się sobie przypomnieć. Tak się umawialiśmy. Mam wrażenie, że ktoś z mego przeszłego życia mnie potrzebuje. Jakby prosił o pomoc daleka. To straszne, nie mogę znieść tego napięcia. Masz gorączkę. Widzisz, co się dzieje, kiedy usiłujesz sobie przypomnieć? Połowa człowieka to jego wspomnienia, ja odczuwam pustkę. Zawsze tak będzie? Nigdy nie uda mi się zapełnić tej pustki? Nie wiem. Marzyłam o tym. Jeżeli kiedykolwiek kogoś pokocham, to ciebie. Za twoje oddanie. Jesteś jak matka dla mojej córki. Dziękuję. Nie chcę tylko, żebyś straciła przy mnie najlepsze lata, a ja nie mogę ci nic ofiarować. Nie przejmuj się tym. Tylu mężczyzn mogłoby cię pokochać. Ale ja kocham ciebie. Ty i mała jesteście dla mnie najważniejsi. Ona i ja jesteśmy twoją rodziną. Nikt więcej cię nie potrzebuje, nie pamięta o tobie i nie czeka na ciebie. Zapamiętaj to i nie dręcz się, bo ci to zaszkodzi. Te wspomnienia pojawiają się same. Tak jak z tym księdzem. Rozmawialiśmy swobodnie, z uczuciem.
Coś jeszcze mi się przypomniało. To ulica. Jestem z kimś. Są sklepy. Wszedłem, coś kupiłem. Ale kto to był? Jestem... Proszę cię. Álvaro. Álvaro, entré y compré... Przedłem i kupiłem książkę. Z bajkami i rysunkami. Sé que no era para un hombre, era para una mujer. Ale dla kogo? Nie dla mężczyzny, a dla kobiety. Dla kogo? Dosyć tego. Nie mów nic więcej. Nie rób tego. Dość. Nie pozwolę na to. Kto to jest Álvaro? Sabes quién era Álvaro? Un amigo. Przyjaciel. Adwokat rodziny. Więc to nie jest przywidzenie. To znaczy, że zaczynam odzyskiwać pamięć. Powróciła ta chwila z księdzem. Mogłem sobie więcej przypomnieć. Nigdy już tego nie rób. Następnym razem pozwól mi sobie przypomnieć. Błagam. Może naprawdę odzyskuje pamięć? Nie chcę. To niemożliwe. Jeszcze nie. Musi upłynąć więcej czasu, dużo więcej, kiedy już nie będzie odwrotu. Przeszkadzam? Nie, wejdź. Właśnie chciałem z tobą porozmawiać. Dowiedziałaś się, dlaczego Lucecita tak zareagowała na prezent José Juliana? Rozmawiałam z nią. Biedaczka, powiedziała, że wzruszyła się, bo przypomniały jej się czasy dzieciństwa, kiedy mieszkała w górach i nic nie miała. Pomyślała o dzieciach, które teraz przeżywają to, co ona. Rozumiem. To wyjątkowa dziewczyna. Mieliśmy szczęście, że ją poznaliśmy. Wszystkim pomaga, zwłaszcza José Julianowi. Do niedawna nawet nie pomyślałbym o możliwości operowania go, a teraz jestem zdecydowany. Zawdzięczam to jej. Naprawdę sądzisz, że nasz syn może znowu widzieć? Muszę jeszcze sprawdzić wiele rzeczy, zrozumieć. Wiesz, że okulistyka to nie jest moja specjalność, a ta dziedzina jak dotąd nie była zbyt rozwinięta. Badam szczegóły, analizuję przypadki z przeszłości, ale jestem pełen wiary. Co się stało? Nie powiedziałem nic złego, a jednak... Boję się, że to tylko płonna nadzieja. Boję się, że ty... Zacznę pić i będzie jak przedtem. Zawsze byłeś dla nas podporą moralną. Szanowany człowiek, podziwu godny.
Czułam się dumna, że taki jesteś. A kiedy widzę cię pokonanego, to i ja czuję, że się zapadam. Przeraża mnie to, czego doznaję. Boję się za nas oboje. Nie chcę znowu przysięgać. Czy nami odzyskam to, co straciłem? Proszę cię tylko o pomoc. Porozmawiaj z Lucesitą. Niech przekona José Juliana, żeby zgodził się na operację. Oczywiście, że to zrobię. A on będzie chciał spełnić jej życzenie. Dobrze się dogadują. To miłość. Odwzajemniona. Oby tak było. Jeśli Lucesita czuje to samo, to przekona José Juliana, żeby dał się zoperować. Miło cię widzieć. Jak ci poszło w Trujillo? Wspaniale. Wiesz, że nie cierpię zimy w Limie. Mrzawka i mgły mnie przygnębiają. A klimat Trujillo podnosi mnie na duchu. Nie na darmo nazywają to miasto wieczną wiosną. Napiję się czegoś? Nie, dziękuję. Chciałbym porozmawiać z tobą o Ricardzie. Nie wydaje ci się dziwny? Coś się stało? Nie, nic. Ale też odniosłem takie wrażenie. Niewiele mi o sobie opowiadał. Jest skryty. Spytałem go, ale twierdzi, że to kłopoty w interesach. A co on robi? Tak dokładnie to nie wiem. Myślałam, że go dobrze znasz. Widuję go na przyjęciach i zabawach, ale ty się do niego zbliżyłaś. Początkowo chciałam zerwać tę znajomość, bo zaczął się mną interesować, ale od tej pory zachowywał się poprawnie. Wyjaśniliśmy sytuację. Wie, że to tylko przyjaźń. Pogodził się z tym. Z czego się śmiejesz? Nie jesteś naiwna. Wcale nie. Nie wiedziałam, że tu jesteś. Hola, Laura. Witaj, Lauro. Jak się miewasz? Jak zawsze. Nigdy nie wychodzisz. Prowadzisz żywot zakonnicy. Powinna zapewnić sobie jesiennego adoratora. Lubię siedzieć w domu. A jeśli chodzi o adoratorów, to inne są tym bardziej zainteresowane. Nacho opowiadała mi, że Lili wybiera się do niej na przyjęcie. Ona tak, ale Kati nie chce iść. Dlaczego? Nie wiem, mówiła, że nie ma ochoty. Dziwne. Młoda dziewczyna. Pewnie jest zakochana. Kiedy miłość jest nieodwzajemniona, staje się romantyczna. Nie sądzę. Zresztą moja córka robi, co chce. Tak. A jak tam Alejandro? Dobrze, ale musi o siebie dbać. Jest chory? Przeciwnie. To prawie tajemnica, ale opowiem wam. Przygotowuje się do zoperowania José Juliana. Słucham? Jest szansa, że może przywrócić mu wzrok. Czyż to nie wspaniale? Oczywiście, że tak. Poza tym cieszę się, bo dzięki temu przestał pić. Gratuluję. Będzie takie jak dawniej, a wszyscy poczują się szczęśliwi. Co dobra wiadomość. Zawdzięczam to tej dziewczynie, która tu mieszka. Lucesicie jest prawdziwym aniołem dla tego domu. Bardzo ją chwaliłaś. I tak za mało. Pewnie niedługo przekażę ci dobrą nowinę. Opowiadaj, wiesz, jaka jestem ciekawska. Musisz poczekać. Skoro staje się taka tajemnicza, to sobie idę.
Adiós, Cristina. De vincenia. Adiós. Adiós, Laura. Te acompaño hasta la puerta. Odprowadzę cię. Gracias. O 20. Modesta. Gdzie jest Lucesita? Está en su cuarto. W swoim pokoju. Se siente mal? Źle się czuje, jest chora? Bueno, es peor que to coś gorszego. Lucesita pakuje está guardando sus cosas. Dzisiaj odchodzi z tego domu. Se va de esta casa. ¿Qué quieres? ¿Czego chcesz? ¿Por qué no te levantas? ¿Dlaczego nie wstałeś? ¿Źle się czujesz? No quiero levantarme. Nie chcę wstać, tak mi dobrze. ¿Qué te pasó? Co się stało? ¿Te ocurrió algo, no? Lo que me ocurrió. To moja sprawa. ¿Alguien te habló mal de mí? ¿Ktoś ci coś o mnie naopowiadał? ¿Jesteś na mnie zły? ¿Contigo? ¿A ciebie? Nie wiem dlaczego. Nie mam nic przeciwko tobie ani nikomu innemu. Wszystko mi jedno. Dzisiaj odchodzi? Znowu musi jechać na wieś? Nie, pani nie zrozumiała. Ona odchodzi na zawsze. Naprawdę? Tak mi powiedziała. To niemożliwe. Lucesita odchodzi na zawsze? Dlaczego? Señora Cristina. Niech pani sama z nią porozmawia. Lo mejor será que usted misma hable con ella. Sí, sí, necesito hablar. Tak, zrobię to natychmiast. Pero ¿por qué se cambia? Więc skąd ta nagła zmiana? Nie mam ochoty się tłumaczyć. Wybacz mi, ale wyjdź i zostaw mnie samego. Julian, parece mentira. Tak nie można. Przyszłam posiedzieć z tobą, porozmawiać, a ty tak mnie traktujesz. Ty też przychodzisz dotrzymać mi towarzystwa? Jesteś miła, urocza? Nie, dziękuję. Możesz sobie darować. Dlaczego tak mówisz? Bo w głębi duszy czujesz litość. Gdybym powiedział ci, że cię kocham, odtrąciłabyś mnie. Gdybym chciał cię objąć i pocałować, uciekłabyś. Nie chcę o tym mówić. Nie wchodź tu. Wynoś się i daj mi spokój. Mogę wejść? Proszę. Lucesita. Co to znaczy? Ja me voy. Odchodzę. De verdad? Nie mam wyjścia. No tengo más remedio. Debo hacerlo. Pero por qué? Dlaczego? Co się stało? Wstyd mi o tym mówić. Ktoś cię obraził? Kathy lub Laura źle cię potraktowały? Nie o to chodzi. Więc co się stało? To José Julián. José Julián? Habla, Lucesita. Opowiedz mi wszystko. Cuéntame todo. Me dijo que está enamorado de mí. Powiedział, że mnie kocha i to nie jak brat. Ale inaczej. Rozumiesz? Prosił, żebym została jego żoną. A ty go nie kochasz. Tak, ale nie w ten sposób. Widzisz, byłam głupia, że w porę się nie zorientowałam, co do mnie czuje. Ale przysięgam, że zawsze traktowałam go jak brata. Como a mi hermano, así. Eso es lo que pasa.
Więc o to chodzi. Przyzwyczaiła się do tej sytuacji. Kiedy zaczęła się nim opiekować, José Julián był bezbronnym, zmontowanym chłopcem. A teraz wszystko się zmieniło. Musisz inaczej na niego spojrzeć. Może nawet ci się spodoba i pokochasz go. Nie, to niemożliwe. Dlaczego? Bo jest niewidomy? Jak możesz tak myśleć? W takim razie nie rozumiem. Jest dobry, inteligentny, miły. Poza tym cię kocha. Jestem pewna, żeby cię uszczęśliwił. Nie mogłabym za niego wyjść. Bardzo kocham José Juliana. Zrobiłabym wszystko, żeby był szczęśliwy, ale nigdy nie pokocham go tak, jak mówisz. Nie mogłabym. A nawet gdyby tak było, nigdy nie mogłabym zostać jego żoną. Dlaczego? Powiem prawdę. Mam męża. Kocham go z całego serca. Poza tym mam z nim córkę. Co ty mówisz? To prawda. Szkoda, że na początku o tym nie wspomniałam, bo nie doszłoby do tego. Jestem żoną innego człowieka i mamy córkę. Noszę jego nazwisko i należę do niego. O Boże. Teraz rozumiesz, dlaczego nie mogę zostać? Kto powie o tym José Julianowi? Nie mogę już się nim opiekować. Powiedziałaś, że jesteś sama i nie masz nikogo. To prawda, bo moja córka i mój mąż zniknęli. Dla mnie to bez różnicy, bo kocham ich najbardziej na świecie. Nadal mam nadzieję, że wrócą do mnie. Dlatego nie mogę pokochać nikogo innego. Należę do niego. Tylko do niego. Co to za mina? Nic. Co się stało? Dlaczego płaczesz? José Julián szaleje za Lucecitą. Słucham? Kocham go. Bardzo go kocham. Co ty mówisz? Żyjesz w innym świecie, myślisz tylko o Frankim. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co dzieje się wokół ciebie. José Julián kocha Lucecitę? Skąd wiesz? To prawda. Twoja mama wie, bo jej powiedział. A ona powiedziała mojej mamie. Nigdy bym się tego nie spodziewała. Ty go... Nie zwraca na mnie uwagi, lekceważy mnie. Kochasz mojego brata? Nie wierzę ci. Pewnie to tylko kaprys. Nie. To pierwsze prawdziwe uczucie w moim życiu. Nikogo nie oszukałam. Trudno mi było to wyjaśnić. Jak miałam to wytłumaczyć, skoro sama nie rozumiałam? Myślałam, że nikt mi nie uwierzy. Nie przypuszczałam, że przez swoją tajemnicę kogoś skrzywdzę. Nie miałaś żadnych wieści od męża? Nie, jakby zapadł się pod ziemię. Przeprowadziliście śledztwo? Tak. Sergio, syn Modesty, ja i wszyscy, którzy mnie kochają, szukaliśmy wszędzie. Ale na nic się to zdało.
Dowiedzieliśmy się tylko, że w czasie rebelii Gustavo miał wypadek. Był w ciężkim stanie, a ta kobieta, pielęgniarka, Mirta, zabrała go. Tak po prostu. Moja babcia wyjechała z nimi razem z moją córką. Niedawno babcia umarła. Dowiedzieliśmy się, że ktoś ją przywiózł z gór. Powiedziała mi tylko tyle, że on żyje i jest z mamą, ale nie wiem gdzie. Nie wiem. Szukałam, ale nie znalazłam ich. To straszne. Nawet nie przypuszczałam. Przysięgam, że miałam ci to powiedzieć. Wierzę. Ale teraz to już nie ma znaczenia. Prawda i tak niczego by nie zmieniła. Sądząc, że jesteś samotna, podsycałam miłość mego syna do ciebie. Ale on nie... Początkowo robiłam to, żeby odebrać go Lucecicie. Ale on jest wyjątkowy. Nie ma porównania z innymi kawalerami. Powoli przyciągała mnie jego osobowość, styl bycia. Kiedy grał na skrzypcach, czułam, że coś mnie do niego ciągnie. Bez przerwy chciałam z nim być. Nie zamierzałam już nigdzie wychodzić. Teraz rozumiem. Ale on się mną nie interesuje. Kocham go szczerze. Nie mam nawet co walczyć z tą miłością. Przecież powiedziałaś, że woli Lucecitę. Nie wiem, czy jest tak, jak myślałam. W jakim sensie? Z tego, co mi powiedział, sądzę, że on wyznał jej miłość, a ona go odtrąciła. Przekonała się, że nie jest zainteresowana. Nie jestem pewna. Coś się stało. Muszę się tego dowiedzieć. Jeżeli jest tak, jak podejrzewam, to mam szansę. Oby go nie kochała. Oby tak było. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Barbara Wodarek. Czytał Jerzy Rosołowski.